gdy w shortcutcie chcemy sobie zrobić płynne zoom, czyli płynne powiększenie, pomniejszenie, używamy do tego filtru Rotate and Scale. Nakładamy go na film albo fragment filmu, po czym wchodzimy w keyframesy. Oprócz pierwszego, trzy pozostałe, bo tam mamy cztery keyframesy, czyli obrotu sobie nie zmieniamy, no chyba że nam zależy na tym też oczywiście, ale normalnie przy samym przybliżeniu używamy skalowania i przesunięcia po osi X, po osi Y. Teraz w dowolnym momencie sobie ustawiamy to przesunięcie, w jakimś momencie, gdzie chcemy to przybliżyć, ustawiamy odpowiedni punkt czy fragment filmu i na początku sobie zerujemy, na końcu sobie rezerujemy, żeby ten film powrócił do pozycji pierwotnej. I tyle. Jeżeli mamy dwa filmy i chcemy coś wykadrować i pokazać na tle drugiego, musimy sobie tu otworzyć dwie ścieżki wideo i na tej górnej operujemy tym filtrem przybliżenie oddalenie. Wtedy ten dolny film będzie tłem dla naszego przybliżania i oddalania. To tyle. Niby się wszystko ma, niby nic nie brakuje, a jakby